Jakob i Wilhelm Grimm. Śmierć kurki. Tłumaczenie Bolesław londyński. Pewnego razu kogucik z kurką poszły do lasu na orzechy i umówiły się z sobą, że które z nich znajdzie ziarnko orzecha, to się z drugim podzieli. I oto kurka znalazła duży, duży orzech, ale nic o tym nie powiedziała i chciała zjeść go sama. Ale orzech był tak twardy, że go przełknąć nie mogła. Orzech utkwił jej w gardle i zlękła się, że się dusi. Woła tedy kurka. Kogutku, proszę cię, biegnij co sił i przynieś mi wody, bo się zaduszę. Kogucik pobiegł co sił do studni i rzecze. Studzienko, masz mi dać wody. Kurka leży w orzechowym lesie, a że połknęła za duże orzecha jądro, grozi jej przeto uduszenie. Studnia odparła. Leć naprzód do panny młodej i każ sobie dać czerwonego jedwabiu. Kogucik leci do panny młodej. Panna młoda, masz mi dać czerwonego jedwabiu. Czerwony jedwab oddam studni. Studnia ma mi dać wody. A wodę chce zanieść kurce, która leży w orzechowym lesie i dusi się, bo połknęła za duży orzech, który jej utkwił w gardle. Panna młoda na to. Leć do wieżby. Wykręć spręta fujarkę i przynieś mi ją. Leci kogucik do wieżby. Wykręca fujarkę z wici i niesie ją pannie młodej. Za to panna młoda dała mu czerwonego jedwabiu. Jedwab odniósł do studni, a studnia dała mu wody. Niesie teraz wodę do kurki. Lecz zaledwie przybył na miejsce, patrzy, a kurka już się zadusiła i leży martwa. Kogucik strasznie się tym zgryzł i zaczął głośno płakać. Na ten lament zbiegły się wszystkie zwierzęta i bardzo żałowały kurki. Sześć myszek zbudowało wózek, ażeby na nim odwieźć nieboszczkę do grobu. A gdy wózek był gotów, wprzęgły się doń i kogucik przyjechał. A idzie drogą lis. Dokąd jedziesz, Kogutku? Jadę pochować swoją kurkę. Czy mogę zabrać się z tobą? Owszem, lecz tylko z tyłu uczep się mój miły, bo z przodu byłby ciężar dla myszy nad siły. I lis uczepił się z tyłu. Toż samo zrobił wilk, niedźwiedź, jeleń, lew i wszystkie zwierzęta leśne. Orszak jechał w ten sposób dalej. Oto przyjeżdża nad strumień. Jakże się teraz przeprawimy? rzekł Kogucik. Ale nad strumykiem leżała słomka i rzecze. Ja się położę w poprzek wody, to możecie po mnie przejechać. Gdy jednak sześć myszy weszło na ten most, słomka nie wytrzymała ciężaru, wpadła do wody, a za nią wpadły myszy i potopiły się. Więc teraz znowu ambaras. Ale w tym zjawia się węgiel i mówi: Jestem dość duży, położę się tam przeto, a wy przejdziecie po mnie. Węgiel ułożył się w wodzie, ale na nieszczęście zmącił ją nieco, woda go obryzgała, zagasiła i już po węglu. Gdy ujrzał to kamień, zlitował się i chciał pomóc kogucikowi, więc położył się w wodzie. Wtedy kogucik sam pociągnął wózek, ale gdy już wydostał się na drugą stronę i był już skórką swoją na lądzie, chciał także wciągnąć i siedzących z tyłu, ale nie dał rady. Wózek się cofnął, i wszystko, co było na wozie, wpadło do wody i potopiło się. Teraz kogucik został sam z kurką. Wykopał jej grób, ułożył ją w nim, potem usypał mogiłkę. Siadł na niej i martwił się tak długo, aż i sam umarł. I tak wszystko powymierało. Czytał Wiktor Korzeniewski.